Jeśli mi wolno, to chciałem także powiedzieć kilka słów w stronę tym, którzy chcą pomagać, którzy pomagają, którzy służą zranionym. Należy uszanować w sobie lęk przed spotkaniem z cudzą krzywdą. Uwzględnić, że zraniony nie zechce wejść w dialog, bo może to nie być jego czas. Odpowiednia chwila i tego zamknięcia nie uważać za odrzucenie. Każdy ma swój czas dojrzewania do mm, zmierzenia się z doznaną krzywdą. Nie należy się poddawać, należy wciąż próbować trochę takie wyuczone mm, zwroty. Ale, ale prawdziwe: dać yy, yy, zranionemu człowiekowi jasny apel, że jeżeli zechce zmierzyć się ze swoją raną, krzywdą, może na nas liczyć. Istnieje też taki lęk przed wyjściem naprzeciw cierpiącym. Wiele razy słyszałem, jak ktoś mówił: Ja bardzo bym chciał pomóc, ale po prostu nie wiem jak. Nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że jestem wścibski, tym intruzem. Nie chcę się narzucać. Jak ktoś będzie potrzebował pomocy, to sam przyjdzie. Wtedy yy, mówię takim osobom: wyobraźmy sobie, że to nas spotkała ta krzywda. Ludzie wokoło wiedzą, ale nikt nie puka do naszych drzwi. Omijają nas łukiem, patrzą, widzą, co się dzieje, jak ten zraniony chłopiec na, na chodniku wielkiego miasta. I ludzie omijają, są bezradni. I pytam wtedy, co czujesz jako zraniony? Jakie uczucia ci towarzyszą? Jakie myśli chodzą ci po głowie na temat bliskich, znajomych, przyjaciół, Boga? Na temat całego społeczeństwa. Że to trzeba zostawić bez komentarza, bo każdy ma swoje osobiste przemyślenia. Trzeba uszanować lęk, tak. Przed spotkaniem z cudzą krzywdą. Jednak z duszą na ramieniu warto pójść i zapukać do drzwi zranionego. Pójść, zapukać w taki sposób po prostu bezpośredni. I zaproponować, nie wiem, kawę czy spacer. Najprostsze ludzkie zachowania. Stworzyć przestrzeń do spotkania, do budowania zaufania, aby zraniony chciał i mógł z nami podzielić się swoją traumą. Spotkanie, o którym już wiele mówiłem, rodzi pewną przestrzeń, przestrzeń do słuchania, jakby jest takim. Mm, Bezpiecznym pomieszczeniem do słuchania. Bardzo często osoba zraniona czuje się w tej materii jakby, czuje taki niedosyt. Słyszałem, jak mówiły osoby zranione: Nikt nie chciał mnie wysłuchać. Niby mnie słuchali, ale słyszeli tylko to, co chcieli. Ciekawe, ciekawa myśl. Niby słuchali, ale. Słyszeli tylko to, co chcieli usłyszeć. Czasami słucha się po to, żeby obronić swoje racje. Jakby wszystko odpuścić, zostawić i wejść w tą przestrzeń mówiącego. Ten, ten krzyk, taki niemy krzyk zranionych, którzy mówią, nikt nas nie wysłuchał. Byli też i tacy, których spotkałem, którzy mówili, że. Zostali potraktowani jak ci, którzy przyszli po jakieś profity, po jakieś, Boże, pieniądze. Ze spotkania i ze słuchania rodzi się dialog. Przypomnijmy, przypomnijmy sobie te momenty w naszym życiu, gdy powiedzieliśmy komuś zaufanemu o naszym bólu, krzywdzie, o naszym cierpieniu. Przypomnijmy sobie, co wówczas czuliśmy. Przypomnijmy sobie oczy i ramiona zaufanego człowieka, który mm, stał się dla nas ukojeniem, jakimś wsparciem, jaką siłą, dodaniem otuchy i wiary. Nie tylko w niego, ale i w całe społeczeństwo, i w Boga, a w konsekwencji i w siebie samego. Takie spotkania... Mm, które pozwolą wypowiedzieć się do końca, odbudowują zaufanie i do Boga, i do siebie, do społeczeństwa. W takich chwilach jest nam lżej. Gdy ktoś zobaczył naszą ranę i nadal pozostawał blisko nas. Ta rana go nie przepłoszyła nie uciekł od nas. Już nie musieliśmy się wstydzić i udawać, że tej rany nie ma. Jaka ulga jest, jaką ulgę odnosi ludzkie serce, ludzki świat w takim momencie. Tak, dlatego trzeba pochylać się nad ludzkim losem, nad ludzkim zranieniem, nad ludzkim bólem.